Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie kochani, witajcie na kolejnym live'ie. Mam nadzieję, że Facebook zaraz Wam tutaj tradycyjnie pokaże, że jestem live. Dzisiaj trochę później, ponieważ dzisiaj nietypowo zaczynałam bardzo wcześno konsultację. W związku z tym, słuchajcie, zrobiłam kawę. No i postanowiłam, że jeszcze przed kolejną konsultacją szybciutko do Was tu przyjdę. Ale zanim to oczywiście zrobię, poczekam, aż Facebook Wam pokaże, że jestem dostępna. Kto ze mną jest, tradycyjnie się przywitajcie i oczywiście dajcie znaka w komentarzu, kto mnie ogląda, kto tutaj jest ze mną. O, widzę, że już chyba jestem live. To znaczy, że notyfikacje już dostaliście od Facebooka. Witaj Ewa. Kto jeszcze tutaj ze mną dzisiaj jest? Słuchajcie, dzisiaj temat, myślę, że taki bardzo na czasie, temat, w którym podejmę rozważania tutaj z Wami na temat tego, co się dzieje, kiedy macie zbyt niską samoocenę, kiedy Wasze poczucie wartości jest naprawdę bardzo nisko. No i przede wszystkim, z czego to się bierze i do czego to doprowadza. I wielokrotnie jest tak, że wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy, że poczucie niskiej wartości prowadzi często do bardzo poważnych chorób typu depresja. Bardzo często prowadzi również do tego, że ludzie nie radzą sobie z emocjami, do tego, że no, co by tutaj nie mówić, kończy się to dosyć źle dla zdrowia. I teraz dzisiaj właśnie ten temat chcę podjąć z kilku powodów, ponieważ ktoś by powiedział, że ja jako trener biznesowy spotykam się z przedsiębiorcami, w związku z tym te osoby na pewno są silne, na pewno te osoby nie mają problemów, na pewno te osoby są jakieś szczególne, że robią na przykład taki biznes, a pewnie Wy wkładacie sobie do głowy, no mi się to raczej nie zdarzy, bo, no właśnie, bo co? I teraz napiszcie, bo co? Bo co? Chciałabym, żeby każdy z Was, kto mnie tutaj ogląda, czy są takie momenty w Waszym życiu, że czegoś nie robicie, bo właśnie sobie tutaj doklejacie, bo jestem jaka, bo co? No i tutaj bardzo ważna dla mnie będzie bardzo ważny komunikat, kogo ja tutaj mam i jakie ewentualnie mamy tutaj bariery również do, słuchajcie, rozwalenia. Więc przywitajcie się jeszcze w międzyczasie i zaczniemy ten temat, który jest niezwykle istotny. Mam nadzieję, że dzisiejszy live pozwoli Wam zrozumieć, że sami blokujecie się przed rozwojem, przed tym, żeby rozwijać się, czy to na etacie, czy to, słuchajcie, tworząc własne firmy. Niska samoocena, niskie poczucie własnej wartości spotykam na co dzień w sumie w pracy jako trener bardzo często. Bardzo często to prowadzi ludzi do tego, że przechodzą załamanie albo mają zwyczajnie dosyć tego, co robią, nie chcą rozwijać się dalej, ponieważ nie widzą tego sensu, nie widzą sensu, bo skoro powiedzmy już jest tak dużo, nie wiem, lekarzy na świecie, czy bardzo dużo osób, które mają jakieś niesamowicie duże biznesy, no to jak my możemy wybić się w tym całym, po prostu w tej całej sytuacji, jaka teraz jest? Dajcie mi znać w komentarzu, czy tutaj mam osoby, które mają, no właśnie, często takie dylematy. I nie bójcie się do tego przyznać, dlatego że chciałabym, żeby dzisiejszy live uświadomił Wam, jak niskie poczucie wartości niszczy Wasze plany, jak niszczy Waszą przyszłość tak naprawdę, ponieważ ze względu na to, że powiedzmy myślicie o sobie w takich kategoriach, nie planujecie swojego rozwoju w żaden sposób, boicie się, a być może też ktoś blokuje Was, bo często jest tak, że niska samoocena czy niskie poczucie wartości wychodzi z tego, że ktoś był w toksycznej relacji, bądź jest w toksycznej relacji, która zamiast go budować, to go sprowadza do takiego poziomu bardzo niskiego. Moi drodzy, kogo tutaj mam, bo widzę, że coraz więcej osób się tutaj zbiera na live.
bardzo Was proszę, jeżeli możecie, udostępnijcie tradycyjnie tego live'a. Mam nadzieję, że on poważnie dzisiaj Was zostawi z takim przemyśleniem tego tematu. No i zaraz przejdę do konkretów, ale chcę zobaczyć, co Wy tu piszecie. Właśnie w ten sposób zostawiłam moje szkolenia ze stylizacji rzęs i paznokci, ale zaczęłam inne szkolenia, tak? Czyli z powodu tego, że ktoś ma niskie poczucie wartości, wydaje mu się, że po prostu nie nauczy się czegoś albo nie jest w stanie rozwijać się. Moi drodzy, to, co jest najważniejsze, chciałabym Wam powiedzieć, że ta niska samoocena z reguły wychodzi z tego, że przez lata być może nie słyszeliście od nikogo, że jesteście wartościowymi ludźmi, że zrobiliście fantastyczne rzeczy, że być może to, co robicie w tej chwili, wymaga bardzo dużego wysiłku. W związku z tym, a mało tego, wielokrotnie jest odwrotnie. Wiele ludzi słyszy odwrotną rzecz, czyli no właśnie, że do czegoś się nie nadaje, albo jak sobie z tym poradzisz, albo są lepsi na rynku, co ty robisz, pewnie na tym popłyniesz, na przykład. Ja miałam, pracując w MLM, stwierdziłam, że jest tyle osób sprzedających, to po co ja mam to robić, ale takiej drugiej jak ja nie ma, więc nie poddam się i dobrze mi idzie, pisze Ania. Z tego powodu, że myślałam, że jest już pełno stylistek. No właśnie, Kasia, okej. Okay. Czyli skoro jest dużo, to znaczy, że ja robić nie będę. Moi drodzy, najśmieszniejsze z tego wszystkiego, to akurat tutaj wrzuciłyście znowu branżą, która chyba no jest przeze mnie po prostu traktowana jak, wiecie, jak taka świeża bułeczka, co sobie posmaruje masłem. Dla mnie po prostu postawienie salonu kosmetycznego, jakiegokolwiek, to jest po prostu tak proste. I teraz często, kiedy to konsultuję z jakimiś klientami, często mówię, że mnie nie interesuje, ile jest osób na rynku. Mnie interesuje, jak się wyróżnimy, jak to sprzedamy i dokładnie, ile chcemy zarobić. I wtedy jest taka konsternacja, no ale pani Aniu, w moim mieście to jest bla, 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 bla. Warto wiedzieć, jaką się ma konkurencję, ale pamiętajcie jedną rzecz, że Waszą największą konkurencją jesteście Wy sami, nie ktoś inny. Bo tak naprawdę jak będziecie sprzedawać, co będziecie robić, zależy tak naprawdę tylko i wyłącznie od Was. Od tego, w jaki sposób będziecie się rozwijać, od tego, w jaki sposób przede wszystkim podejdziecie do siebie. To niskie poczucie własnej wartości też niestety pojawia się wtedy, kiedy, załóżmy, ktoś jest specjalistą danej branży, no i na przykład wie, że w tej branży wszystko poszło bardzo do przodu, a Ty na przykład nie inwestujesz w swoją edukację, w swoje kompetencje. Przez to, że nie inwestujesz w swoją edukację, w swoje kompetencje, jesteś trochę do tyłu. I w tym poczuciu, jeśli chodzi o taką sferę zawodową, może pojawić się kwestia, że ktoś rzeczywiście ma większe umiejętności, bardziej szybciej się rozwija, być może tworzy bardziej rozpoznawalną na przykład markę swojej firmy. I teraz masz wtedy dwie możliwości. Jedną z możliwości jest właśnie bardziej sabotowanie się, że ktoś jest lepszy i porównywanie w ogóle się do kogoś innego, i z reguły właśnie to też jest bardzo dużym problemem. Na ten temat w ogóle porównywania się robiłam osobnego kompletnie live'a. I druga opcja oczywiście jest taka, że możesz zejść z kanapy, i to mówię Wam za każdym chyba live'em, zastanowić się, co takiego możesz Ty zrobić, a w jaki sposób możesz podnieść swoje kompetencje, jak możesz edukować się w swojej dziedzinie po to, żeby być no, najlepszym na takim poziomie, jakim sobie po prostu chcesz być. Wiele osób nie robi tego, wiele osób właśnie często mówi tak, że wiele lat temu byłam najlepsza, było mnóstwo klientów, a potem coś się stało. I z reguły to potem coś się stało, to jest brak rozwoju, brak rozwoju firmy, no trochę idącej z czasem, bo jeśli otwierałaś swoją firmę 10 lat temu, 15 lat temu i ona została na tym poziomie,
albo ty jako osoba mentalnie zostałaś na tym poziomie, to wtedy jest taki proces, że nagle się okazuje, że wszyscy naokoło umieją robić różne rzeczy, a my nie umiemy. Tak było na przykład w przypadku nawet mojej ery, czyli mojego rocznika, kiedy media społecznościowe opanowały świat i się okazało, że nawet nie wiemy, jak pyknąć tutaj te wszystkie, słuchajcie, możliwe komunikaty, żeby być live, żeby w ogóle mówić, tak jak teraz mówię do Was i finalnie, żeby mogło mnie parę tysięcy osób po każdym live'ie obejrzeć. I wtedy to było takie szokujące. Do dziś jest szokujące, bo do dziś bardzo dużo osób boi się budować swoją firmę za pomocą mediów społecznościowych, za pomocą tego, co najbardziej, najszybciej rozwija firmę, do jakiego poziomu można ją po prostu doprowadzić, korzystając z tego, co nam daje jakby świat. I wiele osób tego nie zrobi, wiele osób nie będzie się rozwijało, wiele osób będzie narzekało, że jest źle, wiele osób będzie mówiło, że mogłoby być lepiej, albo ta praca mi nie siedzi, albo ten pracodawca jest kiepski, albo w ogóle moja firma jest do kitu. Zamiast zastanowić się, skąd to poczucie wychodzi. I teraz oczywiście nie chcę głęboko wchodzić w jakby elementy niskiej samooceny, ponieważ one w sumie są na różnych płaszczyznach i tak na dobrą sprawę jest to bardzo głęboki temat, bym powiedziała, psychologiczny, ponieważ ta niska samoocena może wychodzić z różnych aspektów. Kobiety mogą mieć problem z tym, że źle wyglądają, albo na przykład mieć niską samoocenę, ale nie wstaną, nie wiem, nie zrobią make-upu, nie ubiorą się ładnie, nie zrobią fryzury, nie pójdą do fryzjera, nie zrobią czegoś nowego, nie kupią sobie jakiejś nowej sukienki. Panowie mogą mieć niską samoocenę, ale na przykład, nie wiem, nie pójdą pobiegać, czy nie pójdą na rower, ale będą mieć problem na przykład ze swoją sylwetką. I teraz to są różne aspekty i tutaj absolutnie tą samą niską ocenę warto przepracować w swoim, że tak powiem, w swoim obszarze, bo u każdego ona może wynikać z czegoś innego, u niektórych może wynikać z jakiejś niewiedzy, z mniejszych kompetencji, a u innych na przykład z tego, jak się ktoś jak wygląda, czy jak się zachowuje, etc. Natomiast słuchajcie, poczucie własnej wartości to jest coś, co ja wręcz bym powiedziała tępię, dlatego że przychodzą do mnie przedsiębiorcy, załóżmy taki scenariusz. Na przykład przedsiębiorcy, którzy mają naprawdę świetnie prosperujące firmy, którzy absolutnie zrobili, słuchajcie, dużo dla firmy, dla zespołu, inwestują, rozwijają się, natomiast nie uznają, że zrobili coś na przykład dobrego, coś spektakularnego, coś, co, czym można się w ogóle dzielić, czym można inspirować. Muszę Wam powiedzieć, że wielokrotnie na grupie mastermindowej czy mentoringowej polały się łzy, bo tak dużo przedsiębiorców ma bardzo niskie poczucie wartości. I to poczucie wartości, jeśli chodzi o tą sferę taką stricte zawodową, na pewno bez dwóch zdań pojawia się tylko i wyłącznie dlatego, że okej, są na przykład milionerzy, którzy pokazują swój lifestyle i ludzie na przykład ten swój sukces porównują do kogoś, kto być może no, żyje ponad stan. I teraz pytanie, czy na pewno w ten sposób porównując się dochodzi do czegoś dobrego? Jeśli chodzi o takie, bym powiedziała, relacje damsko-męskie, czy relacje w ogóle partnerskie, czy relacje zawodowe, poczucie niskiej wartości również wychodzi z tego, że ludzie mentalnie się zmieniają, ludzie się bardzo rozwijają, ludzie bardzo inwestują w swoją na przykład edukację, natomiast ktoś inny zostaje kompletnie w tyle, czyli coś zaczyna się dziać, i ludzie po prostu absolutnie nie widzą, że mentalnie są w czarnej, wiecie gdzie. I teraz to poczucie wartości polega przede wszystkim na tym, że musimy zacząć pracować od środka. Nieważne, gdzie mieszkasz, nieważne, co robisz, nieważne, jak wyglądasz, ale jeżeli twoja wewnętrzna siła, twoje poczucie wartości jest na poziomie master,
a przed Tobą jest otworzony cały świat. Natomiast w momencie, kiedy Twoja wewnętrzna siła jest stłumiona, stłamszona przez to, że porównujesz się do osób, które są wyżej, które osiągnęły więcej, które zarabiają dużo więcej, które robią coś, po prostu wstają z kanapy, podnoszą dupę i coś robią, to nie miej pretensji do nikogo, nie miej pretensji do tego, że nie wiem, Twoja żona rozwija się, buduje firmę, buduje markę, albo Twój mąż rozwija się, jest kompletnie na innym poziomie mentalnym, bo tak naprawdę tylko i wyłącznie to poczucie własnej wartości zależy od nas samych, od tego, jak chcemy się rozwijać, od tego, jak chcemy wykorzystywać to, co wszyscy mamy, bo doba jest taka sama, ma 24 godziny, tydzień ma 7 dni, miesiąc, no w zależności, każdy ma z nas taką samą dobę. Można po prostu leżeć na sofie, nic nie robić, zajadać chipsami się, ale można też wstać z tej sofy i można po prostu zainwestować, nie wiem, w studia, w inne kompetencje, można doprowadzić siebie do tego, że ta pewność siebie jest na poziomie master. Słuchajcie, ja wiem, że jestem mistrzem przeprowadzania ludzi z punktu zero do punktu rozwalenia systemu i chyba zrobiłam to ze wszystkimi moimi klientami, jak i z moim zespołem. Wiem, że wyciskam ostatnie soki absolutnie ze wszystkich i jestem w tym bardzo konsekwentna, dlatego że ja uważam, że Polacy nie wykorzystują swoich zasobów. Polacy nie wykorzystują tego, co mamy. Nie wykorzystujemy narzędzi, jakie są dzisiaj dostępne, tylko są porównania. Ktoś jest ode mnie lepszy, zarabia więcej, mądrzejszy jest, ładniejszy i etc., i etc. Skąd to wiem? Bo mi to mówicie. Skąd wiem, że tak jest? Bo mi to mówicie. Często po sesjach przychodzę do Was tutaj na te live'y, bo to jest z życia wzięte. I to jest z życia wzięte moich klientów, mojego zespołu, tego wszystkiego, co się dzieje wokół naszej społeczności. Więc moi drodzy, jeżeli mam tutaj osoby, które nie wierzą w siebie, to mam nadzieję, że w końcu, jak przychodzicie tutaj na te live'y, to zaczynacie myśleć trochę inaczej. I wiem, że tak jest, bo piszecie do mnie tak samo, nawet jeżeli to są osoby, które ja nie prowadzę w systemie miesięcznym. Pamiętajcie jedną taką rzecz. Jeżeli jesteśmy w czymś kiepscy, to musimy na tym popracować do tego, żeby dojść do poziomu mistrzowskiego. I teraz nie stanie się to w jeden dzień, nie stanie się to w miesiąc, nie stanie się to czasem nawet w rok. To wymaga czasem dużo czasu. Ale też chciałabym, żebyście jedną rzecz wiedzieli. Jeżeli jesteście w relacji, bez względu na to, czy to jest partnerska, czy to jest przyjacielska, czy zawodowa, relacji, która ściąga Was w dół, relacji, która powoduje, że rezygnujecie absolutnie ze wszystkiego, tylko dlatego, żeby był święty spokój, jeżeli nie rozwijacie się, jeżeli nie wykorzystacie swojego potencjału tylko dlatego, że druga strona tak chce, albo tego oczekuje, no to wtedy Wasze poczucie własnej wartości absolutnie jest zciągnięte do zera. Nieraz miałam taką sytuację, że wyciągałam ludzi z tego, że ich poczucie wartości było nawet na poziomie minusowym, jeżeli mogę powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że wielokrotnie poświęcamy całe swoje życie dlatego, żeby ktoś inny był szczęśliwy, dlatego, żeby ktoś inny był, no nie wiem, zadowolony z tego, że Wy nie pójdziecie pobiegać, potrenować albo nie będziecie się rozwijać, nie będziecie się szkolić. Ile razy słyszałam od Was historie z życia wzięte i często mam to na sesjach również z klientami, którzy opowiadają mi swoje historie, zarówno życia, jak i biznesu. I teraz to od Was zależy, czy godzicie się na coś takiego. I może być cukierkowo. Z zewnątrz może wyglądać, że wszystko jest dobrze, natomiast często takie relacje są toksyczne. I te relacje toksyczne prowadzą do tego, że ludzie tracą sens życia, że wchodzą w depresję, że często nie radzą sobie z emocjami, nie radzą sobie po prostu z sensem bycia. Nie widzą sensu swojej pracy, nie widzą sensu w ogóle rozwoju, tylko dlatego, że druga osoba potrafi to tak ostro gdzieś tam do poziomu minusowego zgnieść.
Widzę, że dużo komentarzy tutaj mam, więc chyba dotknęłam znowu tematu mocnego. Ostatnio pisaliście mi po którymś live'ie, że wiele osób wycisnęło łzy. Przepraszam za to, ale po to jestem, żeby Was uruchamiać do działania, do myślenia i do kminienia. Niech mówią, co chcą, zawsze będą gadać. Okej, czyli Wy tutaj sobie już komentujecie pomiędzy sobą, to mi się podoba. Ja nigdy nie płaczę, nie patrzę chyba powinno być na innych, robię to, co uważam, jest dobre dla mnie, a jak ludzie chcą gadać, nie gadają, to oni mają problem, nie ja. Podłoże takiej niskiej oceny również może być uwarunkowane tym też ciężkimi przeżyciami. W tych przypadkach polecam konsultację u psychologa. Aniela, jak najbardziej, słuchaj, sytuacje życiowe często do tego zmuszają, ale też problemy w związkach, problemy, które nigdy nie są zakończone terapią, a tak naprawdę, żeby nie wiem jak było cukierkowo, jeżeli pojawiły się jakieś ciężkie przeżycia, to trzeba to zawsze przepracować. Nie wstydźmy się tego kroku, jako nacja jesteśmy bardzo uwarunkowani przez osąd innych. No, przez stereotypy na pewno. Przecież stereotypy nie pozwalają, prawda? W sumie chwilą usłyszałam bardzo mądrą, życiową tezę, którą oczywiście rozwaliliśmy na sesji z klientką, która stwierdziła, że drugi rozwód w jej życiu to już porażka kompletna i w ogóle nie ma takiej opcji, żeby chyba do tego doszło. Słuchajcie, ludzie się rozwodzą, ludzie spotykają innych ludzi, podejmują takie decyzje i ja uważam, że nie wolno nikogo osądzać i tak samo nie wolno w tych stereotypach żyć, zarówno w relacjach osobistych, jak i w relacjach zawodowych. Czasem jest tak, że tworzysz firmę z kimś, kto kompletnie zmienia swoje wartości i trzeba po prostu podziękować za współpracę, bo te wartości mogą się zmienić w momencie, kiedy rozwijacie się, kiedy edukujecie się, kiedy idziecie do przodu, kiedy macie inne oczekiwania, kiedy macie tak naprawdę inne potrzeby na wszystkich płaszczyznach życiowych i jest to okej, macie do tego pełne prawo. Natomiast my Polacy często żyjemy w stereotypach, nie wolno czegoś, mówiłam Wam o tym, że nie wolno pójść do pracy kobiecie po tym, jak urodzi dziecko, no bo będzie wyrodną matką. Nie wolno wziąć kobiecie rozwodu, no bo będzie, no już nie będę tego nazywała po imieniu. Mężczyźnie trochę bardziej, powiedzmy, przejdzie, jeżeli można tak to w ogóle nazwać, natomiast to są stereotypy, które często blokują ludzi przed tym, żeby być szczęśliwym. Często robi się wszystko dla dzieci. Po co? Po co? Pokazując, że nie wiem, jesteście z kimś w związku tylko dla dziecka, tylko dlatego, no to czego uczycie to dziecko? Kłamstw, oszukiwania, nierealizowania, niepokazywania swoich emocji. I to ciągnie waszą, słuchajcie, ocenę w dół. I potem się zastanawiacie, dlaczego tak się dzieje, że idziecie do lekarza, do psychologa, a psycholog mówi, że musicie pójść do psychiatry i się okazuje, że jest depresja i okazuje się, że są takie poważne problemy. Wczoraj Wam post na ten temat napisałam, ponieważ ja w swojej pracy jako trener wielokrotnie prosiłam niektórych klientów o to, żeby poszli do lekarza, ponieważ wiedziałam, że potrzebują pomocy specjalisty i to też jest stereotyp, ponieważ usłyszałam na przykład raz, że nie powiem o tym mężowi, bo aż mi głupio, że załóżmy mam depresję i moje ciało jest chore, nie mogę wstać z łóżka, nie mogę zrobić dzieciom śniadania. I zobaczcie, do czego to dochodzi, bo jeżeli pójdziemy dalej tym tokiem, to taka osoba będzie, coś z nią nie tak jest, ona ma jakiś problem. I teraz to niskie samopoczucie będzie często wychodziło z tego, że te nieprzepracowane emocje, nieprzepracowane relacje powodują, że ludzie naprawdę w tej chwili nie radzą sobie coraz gorzej, bo wiecie, 20 lat temu ten problem też istniał, ale w zdecydowanie mniejszym wymiarze. Dlaczego? Bo nie było mediów społecznościowych, nie wchodziliście na profil, nie wiem, jakiejś osoby i nie widzieliście ideału, a ten ideał przeszedł po prostu Photoshopa i do tego jeszcze pewnie z 5 razy filtry. I teraz Wy nie patrzycie na to, że jesteście dokładnie taką samą osobą, która zrobiła to zdjęcie i się pokazała, tylko Wy patrzycie na coś, co jest wirtualne, na coś, co jest po prostu no, przygotowane,
wykonywane czasem przez specjalistów. Pokazywałam Wam nieraz, że kiedy robicie zdjęcia i robicie zdjęcia, które są, nie wiem, na sesji zdjęciowej, one są kompletnie inne niż, nie wiem, rzucicie sobie jakiegoś selfiaka, cokolwiek, bo do sesji przygotowuje je nasz sztab, stylista, make-up, fryzura i tak dalej. I nie ma takiej opcji, żeby każda osoba wyglądała tak na co dzień, jeżeli znowu ten sztab nie będzie wstawał z Tobą rano i Cię po prostu przygotowywał. No oczywiście, są osoby piękniejsze, w sensie bardziej fotogeniczne i czy są z make-upem, czy bez, będzie zawsze fajnie zdjęcie wyglądało. No i super, ale tak naprawdę przeciętna osoba, przeciętna kobieta, mężczyzna naprawdę przed sesją zdjęciową wygląda tak samo, dla mnie przynajmniej w tym aspekcie takim przygotowawczym do takiej sesji. Dlatego też często pamiętajcie, że trzeba o siebie zadbać. A to, co jest wewnątrz, to jest w środku, to jest przede wszystkim tu, w głowie. I teraz, jeżeli w Waszej głowie mentalnie jesteście słabi, jeżeli w Waszej głowie mentalnie nie radzicie sobie z emocjami, z tym, jak wyglądacie, z tym, jak się odżywiacie, czy słuchajcie, uprawiacie sport, to Wy sabotujecie się gorzej. I teraz nieraz jak mówię osobom, pójdź, pobiegaj, zrób cokolwiek, to ktoś mówi, nienawidzę sportu. Dlaczego nienawidzę sportu? Bo od razu się negatywnie nastawiam, że to jest ciężka praca, że nie będę wstawać rano, że nie będę jadła tylko sałatek. Nie musisz. Życie i tryb życia zdrowy nie polega tylko na ciągłej diecie, polega po prostu na zdrowym trybie życia, czyli zamiast, nie wiem, chipsów każdego dnia, można sobie zrobić chipsy, nie wiem, warzywne, czy marchewkę z humusem. Chodzi o to, żebyście czuli się nie tylko fizycznie lepiej, ale przede wszystkim skupili się na tym fizycznie, mentalnie. Tutaj popracować trzeba nad tym. I teraz można wstawać rano i mieć problem ze wstaniem i wiem, co to znaczy, kiedy przepracuje się. Na przykład ja dzisiaj taki problem miałam, ponieważ zaczynałam wcześniej konsultację, w związku z tym nie miałam czasu, bo zaspałam zrobić trening, a to oznacza, że ja wiem, że ja będę się gorzej czuła w dzień, bo jeżeli nie zrobiłam treningu rano, nie dałam sobie w pierniczu na siłowni porządnego, to ja nie mam już takiej energii i moja energia dzisiaj jest po prostu zbalansowana. Kiedy nieraz mnie pytacie, skąd ja mam tą energię, to z reguły po prostu ona wychodzi z tego, że pół godziny czy godzinę robiłam trening. Potem prysznic, zdrowe śniadanie i ja mogę roznosić, przenosić góry. I teraz to właśnie, co mi daje wtedy tą energię, to poczucie, że mogę absolutnie zrobić wszystko, to to, jak dbam o siebie. To, jak sobie mówię, co mam zrobić, czy daję sobie przyzwolenie na to, żeby odpocząć. Wiele razy Wam mówię, że work-life balance też jest ważny, do tego, żeby nasze poczucie wartości, nasza ocena tak samo rosła. Bo jeżeli Ty nie dajesz sobie pozwolenia na odpoczynek, nie odpoczywasz, nie wiem, nie pojedziesz na jakiś weekend, to znowu porównujesz się do kogoś, kto to robi i znowu to poczucie Twojej wartości idzie w dół. Ale oczywiście to, co jest najważniejsze, to pamiętajcie, jeśli jesteście w takim momencie, to nie porównujcie się do kogoś, tylko zastanówcie się, co Wy chcecie, co dla Ciebie oznacza być może spełnienie zawodowe, sukces, jaką chcesz mieć relację, jak chcesz, żeby Twoja rodzina wyglądała i zastanów się, co masz zrobić, jak masz to zmienić. Jeśli walczysz z wiatrakami i nie widać postępów, to skorzystaj ze specjalisty, czy to jest psycholog, czy jeśli chodzi o biznes, na przykład trener biznesu, bo samemu to wiecie, co można zrobić. Ktoś mi powiedział załatwić się w toalecie kiedyś i może coś w tym sensownego jest, dlatego też często ludzie bardzo sabotują się wewnętrznie, bardzo robią sobie niesamowicie duże kopniaki w tyłek, ale w takim negatywnym znaczeniu i to powoduje do tego, że dzieje się potem coś źle pod względem załamania nerwowego czy depresji. Nie zdajecie sobie sprawy, ile osób przychodziło do mnie z takimi stanami, ile osób ciągle mi powtarza, ale ja ekspertem, ja liderem, ja mam takie pieniądze zarabiać, a już jeśli chodzi o temat pieniędzy, to poczucie niskiej wartości wychodzi o tak mi na tacy w sekundę, kiedy proszę osoby, żeby na przykład mi powiedziały, ile my chcemy zarabiać po roku, tak? Czyli ile po roku współpracy ze mną chcemy, żeby firma przynosiła obrotów, czy tam na czysto zarobków. I kiedy patrzę na to, to wiecie, oczywiście jako trener nie mogę
negować, co klient mówi, ale ja już swoje postanowienia często mam. I w sumie po 2-3 miesiącach wracam do tego samego pytania, bo wiem, że już wtedy klient inaczej na to patrzy, ponieważ już go przeprowadziłam przez to, że on ma prawo w ogóle myśleć o tym, że może zarabiać to, co dziś zarabia w rok, na przykład w miesiąc. I teraz tak wiele ludzi, patrząc tutaj na rynek brytyjski, zarabia, nie wiem, 15-20 tysięcy na rok, przykładowo. I teraz jeżeli ja mówię, czy chcesz tyle zarabiać na przykład w miesiąc, to ktoś mówi, ale Pani Aniu, jak? Ale w ogóle gorączka jest, nie wiem, różne inne w ogóle wariacje, już nie będę o szczegółach mówić. A potem się okazuje po roku, po dwóch, że absolutnie to jest możliwe, że tak naprawdę to jest możliwe szybciej. To wszystko zależy od tego, jakie podejmiesz decyzje, co będziesz robić, jak będziesz się zmieniać, jak będziesz się edukować, gdzie chcesz być. Bo jeżeli na Twoim etacie, w którym jesteś, zarabiasz taką określoną kwotę pieniędzy, to przypuszczam, że do emerytury będziesz zarabiać niewiele dużo więcej, bo inflacja każdego roku jest na kilku procentach. A w związku z tym, co to oznacza? To oznacza, że tylko kilka procent będziesz więcej zarabiać. A można robić absolutnie inaczej. Można znaleźć alternatywę. Niekoniecznie możesz robić to, co robisz. Może jest jakaś inne wyjście. I zadałam pytanie mojej grupie mastermindowej w poniedziałek, czy jest ktoś, kto przyszedł do mnie i zajmuje się tym, co chciał się zajmować, czy w ogóle z tego zrodziły się kompletnie jeszcze inne pomysły, inne biznesy. No i grupa, słuchajcie, stwierdziła, że przeze mnie w ostatnim czasie powstało tyle nowych spółek, tyle nieruchomości się zakupiło, tyle w ogóle księgowi mają roboty. A wiecie, dla mnie jest to komplement, bo to oznacza, że nauczyłam wiele osób w mojej grupie kminić, analizować, szukać rozwiązań, szukać alternatyw, budować swoją po prostu niezależność finansową. I teraz tą niezależność finansowa, żeby była jasność, polega na tym, że Ty nie pracujesz, a coś dla Ciebie pracuje. I teraz wielokrotnie patrzycie na mrzonki pod tytułem niezależność finansowa. Zacznijcie patrzeć na realia, co tą niezależność po prostu finansową może Wam dać. I na tej podstawie dopiero budujcie siebie, budujcie swoją wewnętrzną siłę, wyznaczcie sobie kierunek, wyznaczcie sobie po prostu konkretne terminy, czasy, realizujcie. Ale też nie na zasadzie wyścigu szczurów, że przykładowo ja zaczynam, nie wiem, właśnie tutaj stylizacja, paznokcie, ktoś powiedział, moi drodzy, to co jest istotne i to co jest ważne, być może jest ktoś, kto ma więcej klientów, ale to nie oznacza, że Ty nie będziesz mieć jeszcze więcej, albo lepiej, albo inaczej. To wszystko zależy od tego, co Ty postanowisz. Co Wy tu piszecie? Ja się porównuję sama do siebie i podziwiam postępy. Hilaria, fenomenalny tekst, bardzo fenomenalny. Depresja to choroba, potrzebuje leczenia, dokładnie. I tutaj proszę Was, żebyście też mieli oczy otwarte na to. Jeżeli macie osoby wśród siebie gdzieś, które potrzebują wsparcia, to dajcie to wsparcie, naprawdę, słuchajcie, bo depresja to nie jest choroba, która siedzi, płacze i się zamyka. Depresja to też jest choroba, która się śmieje, która pokazuje, że jest ok, ale tak naprawdę po tym, jak światła gasną, dzieje się coś innego. Więc warto mieć oczy, uszy otwarte. Ja już przez swoją praktykę z klientami potrafię takie rzeczy bardzo szybko wyłapać, na szczęście. W związku z tym mogę jeszcze lepiej klientom pomóc, wskazując im drogę, że powinni skorzystać z psychologa bądź potem psychiatry, jeżeli to wymaga po prostu leczenia. I na szczęście myślę, że bardzo wiele osób pracuje nad sobą, żeby też nie dopuszczać w ogóle do tego i żeby nie pozwalać sobie, bo pamiętajcie, że często jak się czujemy, zależy od nas właśnie przez to, że się porównujemy, że ta telewizja goni, prasa goni, wszystko tak naprawdę jest wirtualne i ludzie się po prostu porównują do innych osób, a Ty nie musisz się do nikogo porównywać. To, jak wyglądasz, to, gdzie jesteś, to, co robisz, jest Twoje. Tylko i wyłącznie Twoje. I nie porównuj się do nikogo. A jeżeli masz poczucie, że chcesz więcej, jeżeli masz poczucie, że chcesz zarabiać dużo,
to nie myśl tylko o tym, ale zacznij to robić. Zacznij się edukować, zacznij szukać wiedzy, jak masz to zrobić, jak masz się rozwijać, jak masz po prostu zarabiać te pieniądze. Konkretniej na temat, ale nie jakieś mrzonki pokroju, nic nie będziesz robić, a będą miliony. Bo to jest bullshit, to jest po prostu bzdura, to nigdy nie nastąpi. Moja przyjaciółka przyszła do depresji i zareagowała, kiedy ją potrzebowałam pomocy. Nie stać mi było na psychologa, płaciła za mnie sesję, kiedy już wyszłam z tego, te pieniądze oddałam. Fenomenalnie, dziękuję, że się dzielisz, Weronika, czymś takim. A wiecie, to jest fajny gest, natomiast pamiętajcie, że psychologowie też pracują za darmo. A jeżeli ktoś nie ma pieniędzy, czy to w Polsce, czy w Wielkiej Brytanii, w innym kraju, to jakby też można korzystać z darmowego psychologa, więc pamiętajcie o tym. Potwierdzam, Ania daje czadu do realizacji działań. No Kasia, ty wiesz, co masz zrobić za 2 tygodnie. Dobrze, moi drodzy, uciekam zatem na konsultacje kolejne. Dzisiaj kończę bardzo późno, w ogóle cały tydzień to przesadziłam. A w związku z tym i tak cieszę się, że daję radę jeszcze przychodzić do Was na live'y. Mam nadzieję, że Was to inspiruje. Właśnie, proszę udostępnić tego live'a. Mam nadzieję, że dotrze do dużej ilości osób i pamiętajcie, a to Wy musicie dbać o Waszą wewnętrzną siłę. To Wy macie karmić siebie, swój organizm, zarówno fizycznie, przez zdrowe jedzenie, a przez dbanie i danie sobie odpowiedniego momentu na odpoczynek, poprzez ten mentalny aspekt, czyli czytanie, medytowanie, jeżeli ktoś chce, odpoczywanie, słuchanie muzyki odpowiedniej, edukowanie siebie, po to, żeby nie mieć tego poczucia, że jestem gorszy czy gorsza od kogoś, że mam mniej bądź czegoś tam nie potrafię. Skup się na swoich atutach, skup się na tym, co robisz najlepiej, skup się na tym, co Ci wychodzi dobrze, dopracuj to do mistrzostwa i wtedy będziesz się czuć, że robisz to po prostu na poziomie master. I nie porównuj się do nikogo, bo to, że ktoś jest świetnym sprzedawcą, a Ty do końca nie, to być może, nie wiem, lepiej malujesz, cokolwiek innego robisz, dlatego tak bardzo ważne jest, żeby poznać swoje mocne strony, żeby skupić się na tych mocnych stronach i żeby z tych mocnych stron rozwijać się po prostu dalej. Dlatego też zróbcie czasem sobie analizę swoich mocnych, słabych stron. Skupcie się na tych mocnych, skupcie się po prostu na tym, co robicie najlepiej, czym możecie się dzielić ze światem, jak możecie go wspierać, jak możecie dawać tą wartość. Pamiętajcie, dając wartość, wszystko do nas wraca. No ale przede wszystkim dbajcie o te wszystkie aspekty i pamiętajcie, jeśli ktoś jest w toksycznej relacji, jeśli ktoś jest stłumiony w swojej relacji, jeśli ktoś w jakiś sposób nie radzi sobie z emocjami, to trzeba pracować nad tym, trzeba po prostu przepracować to do takiego poziomu, żebyście mogli iść dalej. Trzymajcie się, duże serducho, bardzo duże serducho, do usłyszenia i jesteśmy w kontakcie na kolejnym live. Pozdrawiam Was.